Nadzwyczajne Wolne Zgromadzenie Orlenu, które dziś obradowało w Płockim Domu Technika, odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej spółki. Wybrano nowych. Z funkcji przewodniczącego Rady odwołany został Wojciech Jasiński. Chciałem uprzejmie podziękować członkom Rady Nadzorczej występującej, członkom zarządu oraz pracownikom i wszystkim, którzy wspierali nas, wspierali mnie w wykonywaniu naszych zadań. Szanując prawo akcjonariuszy, z tym akcjonariusza wiodącego do ustalenia składu osobowego, zarówno Rady Nadzorczej i zarządu, dziękuję za współpracę wszystkim i życzę Orlenowi, życzę wszystkim, którzy z Orlenem wiążą swoje nadzieje, wszystkim interesariuszom sukcesów w rozwoju Orlenu. Dziękuję bardzo. Swoją funkcję uważam za zakończoną. W tajnym głosowaniu Walne Zgromadzenie odwołało cały skład Rady Nadzorczej. Za odwołaniem każdego członka padło ponad 73% głosów. Nowa Rada Nadzorcza to z rekomendacji Skarbu Państwa Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Do Rady nie został wybrany Jan Woźniak. Ponadto Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków nowej Rady Nadzorczej na 10 osób. Akcjonariusze wybrali tylko 9. Jej przewodniczącym wybrano Wojciecha Popiołka. Przypomnijmy, od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek, który wcześniej oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Rezygnację z funkcji członka zarządu złożyli również Patrycja Klarecka, Jan Szewczak, Armen Artwich i Roman Róg. Ponadto akcjonariusze zdecydowali o zbyciu nieruchomości na terenie gminy Stara Biała i w Płocku wraz z ich częściami składowymi poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Orlen Olefine w związku z kontynuacją budowy kompleksu. Decydowali także m.in. o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska, a także na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie.